A to ja zaczynam. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie, że tak patrzysz na mnie. Czemu nic się nie dzieje? Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiuszu, witam Państwa serdecznie. Państwo nam zarzucili, zresztą celnie bardzo, że żeśmy opchnęli bilety na spotkanie z nami pod stołem, zamiast ogłosić na podcaście? Co my to mamy prawda. do powiedzenia w tej sprawie? Że jeszcze bilety są. Tak? No nie ma na afterparty, bo mieliśmy taki lokal, gdzie, który ma trochę. Nie, nie ma takiej dużej. Zresztą też chcieliśmy takie. E, kameralne? E, kameralne, tak, dobre mm. słowo. Kameralne e, na 150 osób, to ja nie wiem, czy to jest <laughs> ale tak. Ale jeszcze są bilety, proszę Państwa, do kina, bo mamy w końcu event. No jak już zaczynasz, to... Boże, kiedy jest ten? 13 października, proszę mm -hmm. Państwa. 13 października robimy live podcast w kinie, w Kinie Nowe Horyzonty. Można jeszcze kupić wejściówkę i też będziemy mieli... Ktoś, kto pójdzie tylko do kina, a nie pójdzie na afterparty, to też, też jakby... Poświęcimy mu chwilę. Każdemu poświęcimy. No mm -hmm. przecież. Taki przecież jest pan, Państwo płacą, no to nie, nie będziemy My no byśmy tutaj... Państwo za darmo poświęcili, a co dopiero jak Państwo płacą, no to wtedy. To prawda, to prawda. Na PGA jedziesz? Nie Nie. Jedziesz. No ja chyba pojadę sobie na jeden dzień, tylko na piątek, na szybko. Jeszcze nie. nawet nic nie ogarnę, dopiero teraz oglądałem. Ale proszę państwa, jeżeli ktoś z Państwa nie może jechać na, na nasze spotkanie i nasz podcast, no to może. Pojechać na przykład na PGA i ja jeszcze nie wiem, ale może też kupić naszą urodzinową koszulkę. Daliśmy państwu wybór na grupie również, jak i, e, jaka rzecz powinna być sprzedawana e, z okazji. Pięciolecia podcastu. Państwo wybrali koszulkę i jest bardzo dobra koszulka z haftem na piersi, małym, rogi Przez bórys. haft rozumiemy. I Nie. Nie twoje znakowanie po after party. Tak. 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 I podkreślam, to jest polskie szycie, materiał z polskich dziewiarni, polskie znakowanie. I do 15 października można zamówić w przedsprzedaży taką koszulkę. To ona przyjdzie w grudniu, jeszcze przed świętami, więc proszę Państwa, no jak tam macie problem, bo dziewczyna, mama, czy chłopak, czy koleżanka, kolega nie wie co wam kupić, to możecie mi tam tak lekko powiedzieć: A, tutaj jest taka, taka opcja, więc rewik zamówił już chyba z cztery. Tak, zamówiłem, zamówiłem właśnie, bo też Marta do mnie pisała, jaki ja chcę rozmiar tej koszulki. Ja mówię, Elka, no już Elkę noszę od tam od długiego czasu bardzo. A Marta mówi, Jesteś pewny? To może tak na wszelki wypadek kikselki? I pomyślałem o kurde! O nie! Muszę chyba kadr zmienić jakaś czy coś. Rejonowi, ja, ja, ja się Ciebie zapytam wprost, mm -hmm. czy Twój film z chudłem 30 kilo jest jeszcze aktualny? Nie, nie jest. Schudłeś więcej? czy? czy 35 nie... schudłem. A, to gratuluję, gratuluję. 35 schudłem, no potem pięknie. jakby trochę też przybrałem, ale tak się waham w takich do, dosyć racjonalnych wartościach, więc nie mam powodu do narzekania. No to, no to, pięknie. No to pięknie. No to proszę Państwa, rckbrs.pl na takiej stronie, macie oczywiście link w opisie. To jest dobra pamiątka myślę, też sobie mm -hmm. taką zamówiłem, a co? No ja będę, 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 już się nie mogę doczekać tych koszulek. Nawet te XL-ki przyjmę tam z uśmiechem. Ja zamówiłem dwa XL, bo przecież no... No ty jesteś wielki chłop, no to nie dlatego, że masz duży brzuch. Nie to, że chciałem się znowu pochwalić, ale w razie, że proszę Państwa jest bardzo dokładna rozmiarówka na stronie, można sobie e, się zmierzyć i zobaczyć dokładnie jaka koszulka, jak, jak ta koszulka będzie e, wyglądać, czy będzie pasować o. Mhm. Jak najbardziej. Więc. Jak tam, jak tam yy, pomijając już te kwestie, jak tam ci minął tydzień? Byłem na urodzinach teścia. Jak widać a, po mojej białej koszuli, to... A to świeżo z urodzin? Świeżo to widzę, tak, tak, świeżo z urodzin. To rodzin, urodziny, nienakrapiane, skoro ty jesteś gotowy do nagrywania nie, nie podcastu. Nie, nakrapiane Jedna Aha. osoba piła piwo tylko z alkoholi tak Boże, jaka samotna jedna osoba, taka mhm. na imprezie. Nie, nie mm -hmm. wypić się ten ta Nie, zona? bardzo, bardzo, bardzo. No ja akurat lubię tak nie, 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 nie lubię za bardzo pić w takich publicznych sytuacjach. Okay. Nie no, ja przecież tak, nie muszę to nie piję. Po drugie, co, co miałbym tutaj nabombiony na ten... No to są żarty. Przecież my jesteśmy kulturalni faceci, to takie stereotypowe, ja? że na imprezach... Ja znam akurat. No to jak mnie znasz, I to wiesz, że jestem kulturalny. wiem, że... Mówiłeś, to Ej, raz w Poznaniu się nie liczy, okej? Okay? <laughs> I w Krakowie... Nie, nieprawda, ja to byłem zawsze najbardziej w pionie. To no tak, kolegach. bo ty masz taki mocny web, że to jest niewiarygodne po prostu. Więc <głos> tak <noise> <noise> zgadza się. Kiedy no mocna rzecz, jaką mam. No dobrze, <noise> No dobrze. to ja miałem, ja miałem taki trudny to trochę tydzień. O jezu, bo... co się stało? Trudny to też za dużo. Ja nie mam wiele powodów do stresu, ja się zetresowałem trochę w zeszłym tygodniu. Pamiętasz, ja tam powiedziałem o tym, że mam dostęp do Cyberpunka, nie? A ty tak. powiedziałeś, hej, to chyba łamiesz embargo. A ja powiedziałem, e, jak łamię, to mi więcej klucza nie dadzą. Nie? I powiedziałem to w ramach żartu, ponieważ byłem przekonany, że nie łamię embargo. Natomiast, jeżeli by się okazało, że jednak łamię, to ten żart jest taki bardzo arogancki i bardzo nie, nie, nieprzyjemny. Więc mi się dostało po uszach, bo jednak złamałem embargo. I tak? się, z jednej strony dostało mi się zasłużenie, bo jeżeli faktycznie złamałem embargo, to... to Ale jest to coś... CEDEP cię opieprzył, tak? A, tak, z kilku stron dostałem. <laughs> Fuck. Wiesz, mnie to zestresowało, bo to ja wiesz, ja do, do nich pałam sympatią ogromną i nie chciałbym zrobić nic, wiesz, tak, żeby im było niemiło. Ale wiesz, jakby kiedy żeśmy o tym rozmawiali, ja też później sobie sprawdziłem, oni podesłali taki dokument PDF z, z bardzo jasno określonymi rzeczami, które można powiedzieć, których nie można opowiedzieć. Tak powiedzieliście te terminy na podcaście nawet. No wiem, wiem, ale to wszystko jest, wiesz. Wszystko jest tutaj wypisane i ja, ja zrobiłem dokładnie to, powiedziałem to, co w tym PDF-ie było napisane. Nie? Tylko, że oprócz tego PDF-a była jeszcze instrukcja w mailu, która dodatkowo dokładała pewne godziny. Więc z jednej strony ja, jakby, mówi, byłem absolutnie przekonany, że nie łamię embarga, dlatego pozwoliłem sobie na ten żart taki nie, nie, nie do końca fajny. Więc nawet nie miałem chwili, chwili, chwili zastanowienia. I to jest też tak, że my żeśmy rozmawiali o tym, bo jest dokładnie taka informacja, że mogę ujawnić, że recenzuję grę, czyli że mam dostęp do klucza 14 września i tu nie ma podanej żadnej godziny. 14 września o godzinie 18 była ta, ta, ta godzina. Natomiast ja tutaj w tym pdf tego nie mam. Natomiast wszystkie inne terminy są podane data, godzina, jest na czerwono napisane ściśle poufne i tak dalej. Jakby wyraźnie widać się, ci mogę podesłać. Zobaczysz sam. Że, że znaczy, tego tam. Ja, nie... ostatnio, ja ostatnio też zrobiłem taki. Kurde, ale e, to straszne było fo, dla. FOPA małe. Ale nie, akurat muszę przyznać, że um, jakby łamanie embargo, no to nie, intencjonalnie nigdy mi się nie zdarzyło nic takiego. I no, w przeciwieństwie do, do ciebie. No ale kurde, no właśnie, widzisz, właśnie przez to, przez to, że ja powiedziałem, wiesz, no to wyglądało tak, jakbym ja specjalnie z mamą z ja złamał ten ja bargain. Kurde. Ostatnio po, pochwaliłem się, że dostałem się do e, takiej tajnej bety pewnej gry, na którą bardzo, bardzo czekam i wrzuciłem to na, na Twittera e, screena, że się dostałem do bety. Ja potem to I potem... Z, proszę? Co się dzieje? Ja pierdziel. Co ty tam serca jeś, ty nie kup... masz? Przecież ja się prawie udusiłem. Nie pokazuj tego mojego duszenia, bo to obrzydliwe. Było. <głos> Proszę <głos> ja państwa, ja się duszę duszenie kawą. Duszenie na v v TVOD 1092. <noise> ja się duszę kawą, a ty się gadasz, opowiadasz historię, nawet nie zapytasz. Ej, Remik, wszystko w porządku? O, oh my God. To, jakby... <noise> to, 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 to był moment. <noise> Ja już Musześ... zauważyłem, ty często coś tam robisz, jakieś dziwne akcje, więc. No, no przecież, że leżał, Oplułem to stół, oplułem podłogę. dzwonił. Nie pokazuj tego państwu przypadkiem. Ja muszę. Jezu. Muszę do łazienki no. i wytrzeć ręcznikiem <laughs> chociażby. A Jezu, jeszcze w życiu się tak nie zakrztusiłem jak dzisiaj. Słowo daję. jakby zakrztusiłem się nieraz. Różnymi rzeczami. Kawa i to jeszcze tak <laughs> słucham? Jakby... <laughs> Ja bym jeszcze gadał, Boże, mam nadzieję, że Borys to wytnie, bo byłem cały, byłem oblany kawą, brodę, koszulkę, stół. To, to było nieprzyjemne przeżycie. O czym to my żeśmy mówili? Poza moimi wpadkami, które prawie się zakończyły małą śmiercią? O złamaniu, ja mówiłem, o złam że, że też złamałem embargo ostatnio, przez przypadek totalnie, bo dostałem, tylko nie dostałem się, bo mam podcast, tylko dostałem się z puli po prostu od tak randomów. Aha. I Czyli to też dotyczy podcastu nas dla e, dużych wydawców, żeby nie było coś totalnym totalnymi randomami, ale mm, i wrzuciłem to na Twittera, że się dostałem i hmm. przedscrollowałem maila na koniec, tak, nie możesz informować, że się dostałeś, jakby zero, nic, okej, okay, i skasowałem. No to jest, Więc... to jest bardzo nieprzyjemny element embargo, że dostajesz coś fajnego i chcesz się pochwalić, zwłaszcza mm. jeżeli robisz coś takiego, opowiadasz o tych rzeczach na, na co dzień w podcaście, czy w jakichś tam programach, i ci okazuje się, że nawet powiedzieć nie możesz, że masz tak fajnie. Bo to jest taki przyjemny teaser, ale zakładam, zastanawiam się ten, ten bo to jest też dokładnie to, co ja zrobiłem w przypadku CD Projektu i Cyberpunka. Yy, zastanawiam się, bo to, to być może jest po to, żeby ludzi, którzy też by chcieli mieć dostęp, a nie dostali, żeby się nie czuli tutaj. Ale to... jakby jak ty wiesz, mówisz o mnie? <laughs> no ja wiadomo, że my sobie tam, wiesz, to, jak, to, 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 to czasami się tak przydarzy, że, że ja mam do czegoś dostęp, a ty nie masz. A z reguły to się chyba nie zdarza zbyt często. Więc, więc... Nie zdarza się. Nie zdarza się? Raczej. Może się nie zdarza. Może, się nie Może zdarza. na początku podcastu tak było, ale tak to no. raczej. Ale wiesz, jeszcze powiem ci, bo też w trakcie jak żeśmy rozmawiali o tym cyberpunku i w ogóle, to ja nawiązywałem do podcastu innego, który żeśmy też tam wskazywali w naszych opowieściach. Mhm. Taki xboxowy był podcast i facet opowiadał tak. o tym, że grał w grę, że ale były że... eventy, na których mhm. ludzie grali już. Więc... Wiem, 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 ale opowiadał w ogóle o mechanikach, co mu się tam podoba w tej grze, w tej nowej. I to też podejrzewam, że to też podchodziło pod embargo. I jakby w obliczu tego, że ja tutaj w tych, w tych PDF-ach nie mam tu wskazania wyraźnie na, na godzinę, plus tego, że jeszcze jestem na świeżo po wysłuchaniu historii o tym, co tam w grze jest faktycznie, to jakby wychodziłem z takiego założenia, to zupełnie mi to umknęło. Więc, więc, no tutaj no, nie, nie, był, nie, był, nie było to szczęśliwe dla mnie. I no żeby wszystko było jasne, jeżeli ktoś jeszcze tego słucha z CD-projektu, to nie zrobiłem tego z premedytacją, ale wiem, że to zabrzmiało tak, jakbym to robił z premedytacją. Tak, to jest najgorsze. Pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich pracowników CD-projektu. Serdecznie. Więc dziękuję. tak, to, to, nie był, to nie był przyjemny, i tak ro, rozmyślam o tym fakcie już od paru dni, bo mnie to męczy. To moje sumienie. No, no tak, no tak, ale wiesz, jakby minus, jaki mo, może być, no, plus jest, na pewno plus jest taki, że do następnej gry CD u jeszcze parę lat minie. <grym> Możesz zapomnę, zapomnę, Może zapomniał Ludzie się zmienią, nie? <grym> Ta czarna lista zginie gdzieś. <grym> to, więc... Wiesz, też powiedziałem mojej żonie, powiedziałem mojej żonie, że że kurde, no zrobiłem tak, miałem taką wpadkę nie? i mi to spokoju nie daje. Ona mówi, to co, już ci więcej nie, nie dadzą. Ja mówię, no to się zależy, jak będę miał zasięgi, to mi wszystko wybaczą. To jest, to jest jakby wszyscy tak, ale no i tak, to też, też jest żart, żeby wszystko było jasne. Nie? Jakby rozumiem kwestię zaufania i pewnej lojalności. Ja mam ostatnio, ja mam ostatnio takie przemyślenia, że to w sumie już mi przeszło takie ciśnienie na to, żeby mieć te gry wcześniej i publikować podcast razem z tymi, Ale bo to mi wiesz, się że nie ja chce kopać ja nie... z tymi wydawcami wszystkimi no i... Właśnie, no. Ale wiesz, że no, ja nigdy nie miałem nie takiego nic. ciśnienia na te klucze wcześniejsze. Z nas dwóch to no, ja, ja zawsze się broniłem rękoma i nogami. Ja się broniłem rękoma i nogami, bo to zmusza trochę do, do poznania gry, zanim ona jest jeszcze tak na 110% gotowa. Znaczy, no, bo Wiadomo, że zawsze ten Day One patch jest, więc jak dostajesz trochę na przykład 20 premierą. Już to mieliśmy tyle, że tyle gier no, przed wiem, premierą. Wiem, żadna nie, nie zmieniła się jakoś specjalnie po Day One Patchu, więc. To prawda, to pra, ale zawsze jest jakieś takie ryzyko, że doświadczasz gry, która nie jest w pełni ukończona i, i masz takie, no kurde, no. Ale ja to ja jest, nie jestem, wiesz... nie, właśnie po to nie jestem recenzentem, żeby, żeby nie, nie musieć, nie musieć. Jeżeli mam ochotę i pogram, mhm. to pewnie, że tak, ale ale to, ale tak, no, więc znaczy, nic ja myślę, by się że... nie stało, gdybym tego klucza nie dostał. No ale oczywiście, no. Ja myślę, że dalej będziemy się oczywiście y, zajmować grami ale... Znaczy, tak, w, tak będziemy, no, nie? W sensie, że że konkret, konkretnymi grami... Nie, źle to zabrzmiało. No, <laughs> oczywiście. Zresztą. Bo grami będziemy się dużo zajmować, oczywiście i branżą. I, ale chodzi mi o to, żeby, że już chyba mi zeszło całkowicie, żeby się też ścigać na te terminy. No, zrobimy, o, Jezu, tak. zrobimy sobie później. Mieliśmy już kilka takich przykładów, że oczywiście, na przykład, nie wiem, ten God of War, no też nie dostaliśmy no. przed. Znaczy, ja przynajmniej nie dostałem. Ty dostałeś, czy nie? Nie przypominam sobie, nie. No, więc... Znaczy, y więc pewnie ze Spider-Manem też tak będzie, i nie ma. No i trudno. No, ja, ja w pewnym momencie uznałem, że to, kto dostaje, kto właściwie nie dostaje klucza mhm. do recenzji, no jest to związane bardziej z marketingiem niż z czymkolwiek innym. No i trudno. No i trzeba to zaakceptować, i, i tyle. I mimo, że zrobiliśmy po czasie, i on się na początku ten odcinek Godowora się oglądał średnio? No to mm -hmm. potem dobił do normy i jest okej, okay, nie. No ja też I, też wychodzę z tego złożenia, że to nie ma co. Wiesz powiem ci, że, że tacy moi recenzenci, których ja tam od czasu do czasu lubię sobie obejrzeć, i zachodni i polscy, no z Polski Kłaza bardzo lubię oglądać. Mm -hmm. To oni też raczej nie mają takich akcji, że w dniu premiery wychodzi ich recenzja. Z reguły to są, na przykład bardzo lubię Angry Joe pooglądać sobie jego recenzje, bo one są dosyć obszerne i czasami krzykliwe, co mi sprawia odrobinę radości hmm. i one wychodzą czasami dwa, trzy tygodnie, czasami miesiąc po premierze i, i to się bardzo dobrze ogląda tam i, 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 to, i to jest okej. Okay z układa też przecież z, z reguły bywają te recenzje opóźnione. Czasami, czasami są czasie, w dniu, tak, tak ale, ale to nie zmienia w ogóle jakości tego, tego materiału. Więc to jest, wiesz, może też tak, że ta, 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 ta potrzeba prędkości wynika, no wiadomo, no, kto pierwszy ten... No lepszy, z, to jest takie... z wyświetleń, no, z wyświetleń no. klików, cyferek, no z tego wynika. No. Kto pierwszy, no, jak, jak tak jesteś okay. w tej puli, gdzie w Polsce recenz recenzują przed premierą, powiedzmy, czasami dużych gier E, pięć portali i dwóch YouTuberów, nie? Mhm. No to oni zgarniają wszystko, nie? Mhm. W tym, w tym momencie, premiery. No ale to. Tak. Dobra, recenzja to jest taki materiał, który dobrze się ogląda, nawet jeżeli sam doświadczyłeś tego, bo jesteś ciekaw czy, czyjejś opinii i, mhm. i to jest. No i dlatego pewnie te materiały Kłaza tak się dobrze oglądają, mimo tego, że nie on nie jest tak super, pierwszy. Więc to. No tak. Ale mniejsza z tym mniejsza z tym. Jakby potwierdza się to przemyślenie, że nie ma co się spieszyć z tym. Z tym. I to chyba zamyka. Nie ma. No to jak już ty, tyle od tym cyberpunku, to może przejdziemy do Night City Wire. No, ostatniego. Z wielką przyjemnością. Ty chyba na świeżo jesteś po oglądaniu. Jakieś tak, ja dopiero, ja dopiero dzisiaj, dzisiaj sobie obejrzałem i pierwsza rzecz, która... No oczywiście całość miała związek z, związek z widmem wolności, ale pierwsza rzecz, która mnie... No, trochę muszę przyznać, że rozczuliła, że początek dzieje się w pociągu. No i jest to urocze, biorąc pod uwagę, że zwiastun cyber, cyberpunka w, w ten, ten pierwszy też dział się w metrze, którego ostatecznie nie wyszło. po prostu się uczę. I tak mi się jakoś tak cały, tak mi się to yy, taką korelację poczułem dość mocno. Yy, no i. No, i w sumie ty oddaję głos do, do studia, do człowieka, który wie najwięcej tutaj z naszej dwójki o widmie wolności. No to jest też tak I że. będzie ja łamał kolejne embargo? Nie, nie, nie będę. Nie będę. Tutaj, tutaj nic nie można powiedzieć. To jest coś takiego. Jest, jest ta, to embargo na recenzję, już tam zostało podane mhm. i te materiały się pojawią po 20 września. Ja nie, nie mogę nic więcej powiedzieć o samej grze, ale będę, będę miał swoje spostrzeżenia, bo mm, oczywiście sięgnąłem po nią. Pierwszą rzecz, jaką zrobiłem, to przetestowałem bardzo mocno, no, wypacz. Jak I na PC działa? grasz, tak? Na PC. Tak, tak, gram na PC. -cie. No to wiesz, to jest przy tych DLSS-ach nowych, to chodzi jak burza i to się nie zmieniło. O, to już I... powiedziałeś. W sensie chodziło jak burza i przy 1.65 teraz też chodzi jakby to jakby... Na moim sprzęcie chodzi to jak burza. Boże, jeżeli to jest znowu... Weź ty mnie nie stresuj, no to nie może być coś takiego, co... Pamiętaj o tym, że łamanie embarga w sposób pozytywny jest lepiej, e, lepiej widziane niż ten negatywny. No nie, no, ostatnio, od ostatnio mi się dostało, mimo że bardzo byłem zachwycony, że mam dostęp. O, biedny Remik, no. Więc, więc sobie to testuję. Na pewno więcej będę państwu mógł powiedzieć po tym 20 września. My w najbliższy wtorek sobie rozmawiamy z Grzesiem Wątrobą na temat Unity. O, Jaki mamy tak, plan? dokładnie. Proszę Państwa, jeżeli Państwo no. mają jakieś pytania do tej sytuacji głośnej z Unity i do tej zmiany, Związanej z licencjami dla twórców i tym, że coraz więcej pojawiło się twórców, którzy deklarowali, że ich gry znikną za niedługo ze sklepów, w tym na przykład Cult of the Lamp. No to rzucacie te pytania, czy tutaj, czy na grupę. My z Grześkiem Wątrobą sobie o tym porozmawiamy. Grzesiek ma dużo doświadczenia i w Unity, i w Unrealu, i pomoże nam tutaj i Państwu też ogarnąć to wszystko, a przede wszystkim porozmawiamy sobie o Konsekwencjach dla graczy. A no właśnie, tak powiedziałem, powiedziałem z Grzesiem Wądrobą, dlatego, że miałem kolegę Grzesia, a nie dlatego, że tak. Pan Grzegorz. Tutaj pan tak dla Grzegorz Wątroba, rzecz <laughs> jasna, przepraszam tutaj za to takie. zdrobnienie. No więc, więc tak. Więc ten materiał, który. Jakby pierwsze takie informacje o Cyberpunku pewnie w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, bo ja będę mógł już wtedy praktycznie wszystko powiedzieć, bo to już są takie <laughs> momenty, kiedy schodzi embargo. No, no ale na, to też jakieś jakiejś godzinie krycy. pewnie, więc. <laughs> Nie, nie, czy, bo czy... jakby to schodzi 20 września i to już jest jakby jasna wiadomość dla, mhm. dla, dla wszystkich i wtedy Aha, bo, okay. bo, 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 to 20, jakby, to w środę. Tak. To my Czyli będziemy praktycznie No, my będziemy w przeddzień premiery opowiadali i mhm. podcast będziemy tak, rzucali podcast, tak, tak. więc o wszystkim co, co o, zobaczyłem, ja z... będę w stanie powiedzieć państwu, o, bo 20 czy 20, bo też 21 wchodzi ten patch. 2-0, tak. 2 0. no, to wiesz sobie pogram, będziemy mogli sobie porozmawiać. No, no Ty to porozmawiasz super. o dodatku, ja o zmianach. No no bo wiele wskazuje na to, że już skończę ten dodatek, bo siedzę bardzo Czyli intensywnie przy, przy Cyberpunku. Nie, jeszcze nie wiem. Ja jestem dopiero gdzieś tam jestem w trakcie przygody. Nie wiem, na jakim etapie tej przygody jestem, więc nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo on trwa. Ja zresztą też tak podchodzę do tego bardzo eksploracyjnie. Ja lubię sobie te, te, przez tego cyberpunka przechodzić. Nagrywam jeszcze w międzyczasie serię z tego, którą zacznę publikować tam 25. W zasadzie to zacznę 21., kiedy 2.0 patch wejdzie, bo wtedy można zacząć publikować materiały związane z, z Night City, ale nie z, z Downtown. Więc, mhm. więc będę mógł już coś tam zacząć wrzucać i opowiadać Badać. No i tyle. No i będą Państwo sobie mogli u mnie obejrzeć i posłuchać moich tam opowieści. Z, z reguły przepełnionych zachwytami, żeby wszystko było jasne, no bo to jestem ja i to jest Cyberpunk. Być może Borys będzie miał do dodania jakieś tam igły, w, 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 będzie w, wbijał szpilki, tak? A może nie. To... A może nie, no co. Ty no, tutaj chodzi zakładasz? mi o to, że jeżeli jeden z nas dwóch ma być tutaj konstruktywnie krytyczny, no to nie będę to. ten, ja... który nie dostał klucza. No Remigiuszu, proszę cię, no, to... Przejdziesz to, to opowiesz. No na razie, to jeszcze nie wiemy, jak to. Tak, tak, masz rację, masz rację, No ale to ja jestem fan bojem, więc trudno ode mnie oczekiwać tutaj rzetelności. Po to ty tu jesteś, żeby temperować moje zachwyty. Więc tak jak tak, tak czy inaczej, w, w przyszły poniedziałek pogadamy na ten temat więcej. A samo Night City Wire, no to oczywiście. By, był trailer. Który jest ważnym elementem tej historii. I czasami zastanawiam się, czy warto go oglądać, czy on nie zdradza zbyt wiele, ale tak mieliśmy do czynienia z trailerem. Pierwszego cyberpunka, mhm. tam gdzie, gdzie w tym pokoju hotelowym działo, działy sceny, to też miało bardzo duże znaczenie w całej tej fabule i trochę zdradzało pewne rzeczy, ale to nie przeszkadzało w doświadczeniu całej, całej gry, Nie, więc... Zupełnie, zupełnie. No właśnie, więc być może nie powinniśmy się przejmować. Bardzo mnie ujęło pozytywnie to, ta analiza Idrisa Alby, tego, co się dzieje na tym, na tym trailerze. On bo, on, bo on też tam Słysze, opowiadał. Po oglądamy, oglądamy, ten zwiastun, potem on siedzi sobie na, na tym tym tabletem, ogląda sam ten zwiastun i mówi: tak O, jakie to fajne. <śledziny> <śledziny> Ale to fajne było, fajne było i. No Fajna jest ta jego postać i nie mówię o tym, że w samej grze, ale fajnie, że jego dobrali jako aktora, jak mm -hmm. bardzo lubię. Tak. Więc tam pas, pasuje jak najbardziej. No i ten trailer też jest taki, no bo jest trochę o zdradzie, jest trochę o, o, o agentach, jakby czuć, tu, czuć to, to, to szpiegostwo, które potem jest potwierdzone także w całej, w całej grze. Więc jest to dosyć fajna rzecz. Wydaje mi się, że ten trailer też raczej spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Ludzie no po są one... jest, ale hmm? też no to jest cinematic. No, Co no wiadomo, tutaj? ale tu jakby nie Mówię o jakości grafiki samego Cinematica, ale o tym, jaką informację ze sobą niesie, jaki klimat jest tam. Więc to raczej spotkało się z pozytywnym przyjęciem. Mówię to w obliczu tego, co mm -hmm. ludzie pisali mi na czacie. Nie? Ale muszę wiadomo, przyznać, bo... że. Yy... On tam dobrze wygląda, jako postać, nie? że jest dobrze od, odtworzony. To, to jest takie, że robi to wrażenie, no, ale to nie ma nic wspólnego, oczywiście, z grą. Nie? To jest materiał marketingowy, tak jak kiedyś były takie fancy, okładki gier na Commodore czy Atari, które nie miały nic wspólnego z tą, jak gra wyglądała. No to tutaj mamy cinematiki. Ja już, ja już często Państwu powtarzam, że ja nie jestem fanem cinematików, bo to po prostu jest takie, że. To, ma, to jest takie czyste, marketingowe, ma pobudzić wyobraźnię, nachajpować, a nie ma to nic wspólnego um, z grą, no. No, i robi, robi to ale bardzo skutecznie. Ale powiedział, że lubi gry CD Projektu. No to bardzo miło z jego strony. Z tymi aktorami to też nigdy nie wiadomo, ale no, chciałbym wierzyć, że tak właśnie jest. Dokładnie. Może to, kurde, jest kolejny Henry Henry tej takiej, no, w sensie taki, bo, bo on jest też bardzo mocno... No on też ja będzie to jest grał Henry w i jego zamiłowanie do on też będzie grał chyba w Soniku Idris Alba w, w, z tego co kojarzę w naj, tym najnowszym. A dla w też grał. Dla aktorów to jest w ogóle świetna okazja pojawiać się w grach, bo się okaże, że mm -hmm. niedługo filmów nie będzie. No Więc. tak, bo to jest, bo teraz i właśnie chciałem o tym chwilę porozmawiać. że To dla niego hmm, myślę, że nie, nie był przewidzi, przewidziany tak. Hmm, ten atut. Tej, tej umowy, że mm -hmm. będzie o, o nim dużo, że będzie mm -hmm. się o tym mówić, że, be, że on mówi tutaj o swojej pracy, o wywiadach, mimo że jest strajk aktorów, no ale oczywiście Cyberpunk'a to nie, nie, nie dotyczy. Więc na pewno no to jest, myślę, że wielu aktorów widzi mm -hmm. to, wiele agencji widzi to, co się dzieje i na pewno jest coś takiego, okej, okay, z filmami i serialami to bywa różnie, bo są strajki co parę lat, ale dobrze mieć tą dywersyfikację i może tam iść, pracuj do, do tego, do, gdzie tam, w jakich grach się to, do Mass Effecta, nie? Czy tam mhm. do Red Dead Redemption. I, I myślę, że ten case, który się teraz wydarzył, że mamy bardzo znanego aktora, mhm. bardzo znanej i reklamowanej mocno że, no może też wpłynąć na to, że będzie większa chęć na to, żeby aktorzy występowali w grach. No, to Mimo, że oczywiście. nie sądzę, żeby teraz było jakieś wielkiej niechęci, żeby nie było wątpliwości. Jest, ale... jest, no, ale to też nie jest łatwe, to jest, o tym też mówił, jakby o tym, mówiliśmy bardzo często o wzroście kosztów produkcji gier, nie? Mhm. jakby zaangażowanie aktora, zwłaszcza takiego, drastycznie zwiększa koszt produkcji, chociaż podejrzewam, że jego garza w obliczu całych innych kosztów, to nie jest aż taka strasznie duża, nie? to nie jest tam jakaś większość budżetu czy coś. No, nigdy nie wierzę o tym. Jak, znaczy, na pewno nie większość budżetu, bo na gry są mega, mega drogie, no ale on jest, nie dostaje aktor tylko za to, że odda wizerunek, ale jest częścią kampanii marketingowej. Takie umowy hmm, tak są tak. zwykle drogie. No widać, że jest teraz właściwie na tym pokazie był głównym daniem. Hmm. I Bardzo to dobrze on? zresztą, tak, 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 ten marketing tak. Ma, ma ogromne znaczenie. To też, żeśmy o tym chyba rozmawiali ostatnio, a propos tak. strajku aktorów. Też jest niewiele, prawda jest taka, że też niewielu jest, niewiele jest okazji, żeby aktorzy ta, w taki sposób występowali w grach jak w cyberpunku, bo cyberpunk jednak super poważnie, po pierwsze traktuje historię, po drugie też traktuje te postacie, mhm, więc tak. odgrywanie tych postaci to jest praktycznie na poziomie kinowym, więc dla aktora to jest pewnie też jakiś rodzaj doświadczenia i, i wymaga jakichś tam umiejętności. Ale dobra, On tam wie, że jakiś Avengersa Grał, no to tam też wszystko na jakimś green screenie było robione, i też wiesz, no gadali I do, nie, chodzi mi, do piłki. Chodzi mi o to Chodzi mi o to, że aktorstwo tutaj mhm. jest takie adekwatne do takiego aktorstwa, do którego żeśmy się przyzwyczaili mhm. w kinie. Nie każda gra ma w sobie to, co ma, tak. co ma Cyberpunk, co mają produkcję Redów. Więc oby więcej takich gier, oczywiście. Jeżeli uda się znaleźć złoty środek między zatrudnieniem aktorów, a obniżeniem kosztów produkcji. Bo to jest, to jest zupełnie inny rodzaj, mhm. rodzaj problemu. No dobra. Zakładam, że kwestie Cyberpunka i Night City Wire... A, nie, nie można zamknąć. Chciałem zamknąć, a jeszcze chciałbym dopowiedzieć parę rzeczy, bo ja też. To, to, co się wydarzyło w Night City Wire i co dla mnie nie jest jakby znaczące, to to, że po raz pierwszy w cyberpunku trochę skupiono się na tym, że można budować postaci na bardzo charakterystyczny sposób. Że można robić buildy. Bildy. Tak jak jakby w, w klasycznych herpegach tak jak w Baldur's Gate. Do tej pory cyberpunk był taki... Hmm, jakby rozwój postaci był bardzo rozległy na wielu różnych poziomach, natomiast budowanie konkretnych buildów nie, nie wchodziło w rachubę. Tym razem te drzewka zostały tak skonstruowane, że można kombinować na wiele sposobów. Tam w Night City Wire zostały przedstawione trzy. Ja w zasadzie patrząc na to, jak gra wygląda, jestem w stanie zrobić kilka jeszcze innych, których tam nie ma, które są jakby bardzo, bardzo sensowne. I powiedziałbym, że to jest to, co jest wyraźnie widoczne w Night City Wire, że walka przestaje być tylko i wyłącznie sposobem na dojście do celu, ale staje się zabawą także sama w sobie. To znaczy, że mordowanie przeciwników w dużych ilościach, jeżeli chcecie robić, to macie ku temu narzędzia. I to jest tam dużo, bardzo dużo takiej radosnej rozwałki, to widać na bildach. Ja po raz kolejny już tak się boję tego embarga, to nie wynika do końca z moich to doświadczeń. Ja to ja opowiem, no, bo mamy też, tam były ale... te trzy, trzy buildy. No i to był taki ninja, czyli... Była, było zwolnienie czasu, dasz z nieśmiertelnością, wyskakiwanie, tam, że podczas dasza nie, 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 mm. tam, nie, nikt cię nie ubije. Wyskakiwanie z motocykla i ostrzeliwanie z góry w slowmo. no to, to, to robiło wrażenie. Zresztą to mm. slomo wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe. Był Netraner, który, gdzie te moce net, Netranera dużo są bardziej skuteczne, zabójcze dla przeciwników. No i był też taki build z młotem, no i to było dla mnie trochę dziwne, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale on tam sobie śmigał z tym młotem, oni na niego i w niego intensywnie strzelali, tak jakby to w ogóle nie robiło wrażenia. Tam 30 to może za dużo, ale tam 10 chłopa strzela no niego, on sobie skacze, wali w nich młotem, dziękuję, do widzenia. I taki takie było mm, zbyt OP. I wiesz co, wydaje mi się, że na tych trailerach to też poziom trudności jest tak dopasowany, żeby jednak trochę to było OP, żeby wyglądało OP. Gwarantuję Ci, że na najwyższym poziomie trudności jest to praktycznie niemożliwe. Trzeba bardzo uważać i trzeba odskakiwać. Tam jest dużo takich fajnych metod i to już jest widoczne w tym drzewku, które zostało zaprezentowane, i który, bo tam jest ten charakter planer planner na, na stronie cyberpunk. Net, chyba? Tak mm -hmm. się dokładnie ta strona nazywa. No to tam już widać, że są, są specjalne perki, które po, po, podnoszą regenerację postaci, są perki, które powodują, że, że pancerz się zwiększa z czasem, jak się obrażenia dostaje. To już jakby na pierwszy rzut oka można określić, że są takie sposoby, gdzie można wkroczyć do walki bezpośredniej i przetrwać atak kilku przeciwników, ale gwarantuję, że jeżeli się tam ustawi poziom trudności na bardzo wysokim. To trzeba, nawet jeżeli takie akcje można przeprowadzać, to trzeba jednak od czasu do czasu się schować, trochę się zregenerować i, i potem wkraczać do akcji. Więc to jest kwestia tylko tego, jaki poziom trudności się ustawi. Zakładam, że na takich najłatwiejszych, no to jednak taką rzeźnię można urządzać zupełnie spokojnie i po, pewnie na, na normalnym poziomie także. Więc, więc to to jest. To, co tam widać, jest zależne od tego, jak sobie tam jak sobie to, to ustawimy, ale niewątpliwie metod prowadzenia walki jest znacznie więcej niż, niż wcześniej i można się specjalizować w bardzo konkretnych rzeczach. Więc to jest chyba spokojna spoko sprawa. Tak, ale pojawił się taki tweet jednego z twórców cyberpanka, który napisał, że przed. Przed wydaniem Cyberpunk'a i Phantom Liberty sprawdź stan swoich systemów chłodzenia w komputerze. Używamy wszystkiego, co masz, więc spodziewane jest obciążenie procesora 90% na ośmiu Aby zaoszczędzić czas, uruchom Synbench lub podobny, i podobny jakby tester i sprawdź stabilność swoich systemów. I takie mm. wink. Na końcu, co dość zostało odebrane jednoznacznie, że może rzeczywiście być problem z optymalizacją, że gra może wymagać dużo mocniejszego komputera niż, niż ta podstawka. No, oczywiście, szybko tu zostało. Szybko zostało to sprostowane, że. Niebezpieczna uwaga, to jest właśnie interpretacja. No to wiadomo, mrugnięcie okiem, ale <laughs> tak, że to w sumie to chodziło o to, żeby regularnie kontrolować zakurzenie swojego komputera, i że poniżej macie wymagania i bez problemu na, na, tych, na tym sprzęcie, który jest podany w tych minimalnych średnich i wysokich wymaganiach spokojnie bez problemu będziecie grać no ale nie zmienia to faktu że no było takie dosyć po duże poruszenie w internecie i no spytałbym cię no ale nie możesz nic mówić wiadomo po drugie my nie mamy zielonego pojęcia o tym jak gry są zoptymalizowane chyba że są naprawdę źle zoptymalizowane bo mamy porządne komputery, to też ja Państwu mówiłem, że jak w, w, mamy tutaj do, do recenzji jakąś grę, ne, to wolę grać na PlayStation, bo mam, bo jest jedna konfiguracja, tak naprawdę. Mm -hmm. No ale zobaczymy. No to są jakieś, jakieś obawy. Mam nadzieję, że e, nie będzie tutaj żadnego problemu. Ludzie, którzy. Yy, grali na tych pokazach, no nie mówili, specjalnie nie było dużo opinii o tym, że jakoś źle to chodzi. Przy czym na pokazach też na pewno są jakieś komputery z NASA, które yy, no wyciskają siódme poty, znaczy są tak mocarne, że tam wszystko pójdzie, no. Jest, z rzeczy, które mogę powiedzieć, to jest też tak, że w zasadzie moje doświadczenia i moje spostrzeżenia z gry nie mają absolutnie żadnego znaczenia, bo to jest jednak PC. PC między jednym a drugim drastycznie się mm -hmm. różni. Więc nawet nie muszę tutaj jakby zdradzać, wszyscy, którzy mają okazję zobaczyć Cyberpunk'a w tej wersji 1.65, to jest chyba ta, która jest aktualnie y, do, do, dostępna i wszyscy w nią grają, to wiedzą mniej więcej jak ten Cyberpunk chodzi i jak wygląda. Tu się niewiele zmienia w kwestii, w kwestii no, nowej. Y, ja nie musiałem mu zmieniać w ogóle ustawień graficznych, o tyle mogę powiedzieć. Natomiast, hmm. tak naprawdę najbardziej wymierne w kwestiach optymalizacji będzie, będą raporty z, z, z konsol nowej generacji. Znaczy właściwie z, z konsol, bo. No ja będę chciał ogrywać na konsol. Więc, więc tam pewnie będzie można sobie to, to sprawdzić i zobaczyć, czy coś chodzi mocniej, czy, czy więcej wymaga, czy mniej wymaga, no bo ta konsola jest takim ostatecznym ben, benchmarkiem. Y, dlatego no PC-ty to, za, w zależności od tego, kto jaki posiada, no to będzie tam sobie tymi opcjami graficznymi kombinował, żeby to chodziło bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o te wymagania minimalne, średnie, maksymalne, no to one są na tyle szerokie, że można na pewno znaleźć jakiś taki złoty środek dla, dla każdego peceta. Więc to, to, jest, to jest chyba okej. Okay. Poczekamy na, na raporty z PS5. Ja nie mam takiej wiedzy zupełnie z PS5 albo z Xboxa. No i wtedy, wtedy będziemy wiedzieli na pewno, co tam się zmieniło. No i tyle. Ja tutaj absolutnie nic nie dodam, mhm. bo boję się, że się potknę i powiem coś, no, czego nie to, powinienem mówić. To, to, to też jest taka <laughs> prawda, że programy to... Yy... To zobaczymy, no, no bo to mm -hmm. cały czas mówimy o, o, o marketingu, o cyberpunka. Okej, okay. State of Play, mm -hmm. proszę państwa, odbyło się również w czwartek i, o, i też się Nintendo Direct, ale rozumiem, że Nintendo Direct nie oglądałeś. Pojrzałbym, gdybyś mnie nakłaniał, ale znasz mnie na tyle dobrze, żeby mnie nie nakłaniać, więc... Ten, tak, ale to mnie zaszokowałeś, jak dzisiaj rozmawialiśmy, to mówiłeś, że jeszcze nie oglądałeś State of Play. Wiesz co, no tak, ja to jestem. Z reguły mnie State of Play bardzo interesuje w ogóle te mm. wszystkie rzeczy, które z PlayStation, ale te, ja mam też takie, takie momenty. To w ogóle jest bardzo intensywny dla mnie czas, bo był Baldur's Gate, był Starfield i teraz jest Cyberpunk. Ja mam także, jak się zasiedzę przy jakiejś konkretnej grze, to po prostu jestem na 100% w to zaangażowany i cokolwiek by się wydarzyło poza tym, mnie nie specjalnie interesuje. Teraz w ogóle sam fakt, że muszę czekać do 25 września, zanim zacznę ogrywać Cyberpunka na żywo, jest dla mnie bardzo bolesnym doświadczeniem, bo chciałbym to, o tym mówić, chciałbym to pokazywać. Mm. To jest Właściwie coś, co mi krąży po głowie głównie. Dlatego to State of Play tak sobie odkładałem trochę, ale też spędzę trochę pań z Państwem czasu na żywo. Bo może w poniedziałek sobie wtedy obejrzymy jeszcze raz na spokojnie i ja bym coś tam będę mógł dopowiedzieć. Ale tak, obejrzałem sobie teraz przed tym, przed tym naszym podcastem, żeby mieć na świeżo przemyślenia. Mm -hmm. I, I w zasadzie, no, mam wiedzę, nie chcę ci odbierać tutaj początku, bo, 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 bo spale. Ja, Pewnie chcesz, to nas ja tylko powiem, że, w to. że jakby organizatorzy już wcześniej informowali, że no, raczej po to, żeby ostudzić yy, oczekiwania, że. State of Play skupi się na grach Indii i produkcjach zewnętrznych deweloperów. Pokaz ma w tym momencie, nagrywamy to w niedzielę o 21.47, mhm. 1,7 miliona wyświetleń, 58 tysięcy łapek w górę, no i około 15 tysięcy łapek w dół, co raczej wskazuje na to, że dużo ludzi było niezadowolonych, ponieważ normalny film na YouTubie ma to um, ten 5%. Rating, w dół, tak, ma tak. 5%. 2,5 do 5%, tak. Tak, 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 tak jest, takie są proporcje. Wszystko powyżej 10% to już pokazuje, że społeczność jest. No, że jest coś się dzieje. Tak. No, to jest, ale to tak jak powiedziałeś, przepraszam, jeżeli ci przerwałem, bo mm -hmm. wydało, a, a Chciałem rzec, że to, to, to o czym powiedziałeś wcześniej, że mimo tego, że Sony próbuje uspokoić trochę i te, obniżyć trochę te oczekiwania, no to ludzie są ciągle, myślą state of play, myślą w tym kontekście, teraz zobaczymy coś super fajnego, super ciekawego, jak nie dostają tego, a regularnie się dosyć tym state of play nie dostaje takich super ciekawych rzeczy, no to wyrażają swoje niezadowolenie w ten sposób i ja nie widziałem na tym pokazie nic, co mogłoby mnie zniechęcić. To nie był taki pokaz, za który bym tam koniecznie dawał łapkę w górę, ale absolutnie bym nie sięgał po łapkę w dół, bo, bo, bo tam nie, nie było nic, co byłoby niefajne było trochę VR-u, było trochę rzeczy niezależnych, było trochę Robloxa yy, i no i przede wszystkim dla mnie ta rzecz najważniejsza no to był Spider-Man, który jest super istotny i coś tam dopowiedzieli, coś, to, coś tam pokazali. Ja oczywiście o, o Spider-Manie 2 Ktoś mi zwrócił uwagę w komentarzach, że zdecydowanie za mało mówię o Spider-Manie, zważywszy na to, jak dobrze wypowiadałem się na temat pierwszej części gry, ale to mm -hmm. wynika tylko i wyłącznie z tego, że faktycznie mam co robić, że te RPG, które wychodziły, Cyberpunk, który się szykuje, to jest tak, to, tak mocno zajmuje moją świadomość, że nie do końca myślę o tym, co wydarzy się później, ale Spider-Man 2 oczywiście jest, jest, jest rzeczą, która mnie super mocno interesuje. To jest też takie, taka gra, która mocno wyciska y, wszystkie soki z, z PlayStation 5 I, i widać, że ta gra na gameplayach chodzi szybciej i jest jest większa, jest dużo bardziej intensywna, dostarcza nowych mechanik, to jest coś, co jest bardzo ciekawe. Yy, wiadomo, że te ekskluzywy na PlayStation 5 zawsze są powyżej jakiejś normy i yy, jakby cieszy mnie to też, że, że te ostatnie trzy tytuły, które wymieniłem, czyli Baldur's Gate, mm -hmm. Starfield i Cyberpunk, jednak trochę podnoszą tę poprzeczkę. Yy, yy, są, w, yy, jakby na przykład taki Starfield ma swoje wady, ale też w wielu aspektach jest, jest wart wyróżnienia i, i skupia uwagę i ludzie się siedzą przy tym godzinami i dobrze się bawią, I że, że jakby poziom tych gier z otwartym światem trochę się podnosi. Spider-Man poprzedni miał dużo fantastycznych rozwiązań, miał fantastyczny gameplay, natomiast otwarty świat często oferował pewne powtarzalne czynności, które były fajne poprzez ten gameplay, ale były jednak takie, no były powtarzalne. Niektórzy narzekali w recenzjach na to, na przykład yy, a nieważne, nie będę wymieniał, kto, 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 kto narzekał, bo to nie ma żadnego znaczenia dzisiaj. Mm. Zakładam, że Spider-Man 2 jest, 2 jest pewnym progresem, jest rozwojem tych idei, idei które zostały zawarte w pierwszej części gry. Jestem bardzo ciekaw, bo oczywiście sama historia, która tam zostanie opowiedziana, ona jest opowiadana takim trochę naiwnym, ale bardzo komiksowym językiem i wiem, że dostaniemy hmm. tą historię na wysokim poziomie. Interesuje mnie to, jak Insomniac Games rozbudowało ten świat, ile tam jest dodatkowych aktywności, które będą ciekawe, niepowtarzalne. To jest coś, na co bardzo, bardzo czekam i wydaje mi się, że w obliczu tych tytułów, które pojawiły się w 2023 roku, Spider-Man 2 też nie będzie miał się absolutnie czego wstydzić, że podniesie tą rozrywkę na jeszcze wyższy poziom i że będzie rzeczą, o której będziemy długo pamiętać. Insomniacy – bardzo poważnie podchodzą do tej gry. Mamy, mamy historię, która zostanie powiedziane przez pryzmat dwóch postaci teraz naraz. PS5 pozwala to zrobić w miarę płynnie, więc no, wygląda to bardzo, bardzo obiecująco. To nie jest tak, że ja zapomniałem o tej grze. na cały czas, nie, cały czas czy, mają ją czy, na Zresztą część recenzentów mogła już ograć na specjalnych mm. eventach i te opinie są pozytywne. No. Zresztą, no, tak jak mówię, no większa mapa, bo tam dochodzi Queens i Brooklyn nowe moce specjalne, których się dużo i często używa, więc ten gameplay z automatu jest inny. Samo poruszanie się po mieście też jest inne, no bo masz me tą mechanikę latania, mm -hmm. więc, więc zapowiada się bardzo dobrze, no ale wydaje mi się, że to nie jest zupełnie y problem state of play, że tam, że... Aha, bo tak, tak, bo, że w sensie... Że, mm -hmm. że za Spidermana, tylko za mało gier od Sony w ogóle, znaczy to jest Problem taki, że w tym roku mamy Spider-Mana i mieliśmy Final Fantasy. Przypomnę Państwu, mm -hmm. Final Fantasy nie jest odsony, jest czasowym ekskluzywem, mm -hmm. bo będzie zapewne na, na PC też dostępne. No i jest po prostu mało dużych gier. Co więcej, my praktycznie mamy zapowiedziane dwie gry odsony takie duże, takie właściwie trzy, bo jeszcze od Bungie tą, tą nową strzelankę, która będzie pewnie na wszystkim, no to mamy Wolverina mhm. i mamy frakcję The Last of Us. Mhm. I Wolverine to będzie, nie wiem, kiedy, no powiedzmy za cztery lata. No, mhm. z, chociaż nie wiem, no z drugiej strony Insomniak jest ogromną firmą i oni mogą robić dwa projekty naraz. Nie bardzo w to wierzę, że tak to będzie wyglądało, no ale... E, no nie ma Sony trzy lata po premierze ma, ma tego Spidermana teraz mm -hmm. i w sumie w, przysz jest, w przyszłość to jest wielka niewiadoma. Tak, tak, masz, masz rację mówiąc o tym w ten sposób. Ja trochę zapominam, przestaję patrzeć na, na ekskluzywy Sony, jako wiesz bo dla mnie to jest tak no, mam jednak tego PC-ta i przesiadam się między jednym urządzeniem a drugim nie zwracam w ogóle uwagi na to że między jednym ekskluzywem Sony a drugim jest taka gigantyczna przerwa a jednak mm -hmm. jest jest dosyć spora i to o czym mówisz że jakby mieliśmy no God of War teraz Final mamy Fantasy, 2. Że, że, Final Fantasy to też jest gra która no nie jest dla wszystkich tak jak Spider-Man czy tak jak God tak. of War czy The Last mm -hmm. of Us no które były kierunkowo jakby no targetowane bardzo szeroko no, jakby, masz rację, ja, to, ten, ten ostatni okres, on jeszcze nie był taki zły, bo jednak ten Horizon Forbidden West, God of War i Spider-Man to były no, takie... Ale to gry, które się, rok, nie? Tak, nie? tak, oczywiście. Jakby jestem tego świadom. Ale nawet ten okres nie postrzegam jako jakiś tam... Zły. To znaczy, miałem takie wrażenie, że przysiadam się do konsoli PlayStation wystarczająco często, żeby cały czas o niej pamiętać. Natomiast to, co się wydarzy po premierze spider mana 2 to już jest dużo ciekawszy temat, bo tam faktycznie nie zapowiada się żadna taka duża premiera na przestrzeni najbliższych dwóch, trzech lat. No bo, no bo jakby to, to, to o czym mówisz, czyli Wolverine, który na pewno będzie ciekawą produkcją i na który na pewno warto czekać. Ale poza tym, albo mi coś umyka, albo gdzieś tam jest taka dosyć duża przepaść między między tymi premierami, które no, na już. Na, z, sta, patrząc na oś czasu, kiedy mm -hmm. gry wychodzą, no to pewnie Sucker Punch coś, jest najbliżej jakaś duża premiera, nie? Co Sucker co Punch zrobił? Co ty grałeś? No Gozotsushima. Gozotsushima, ty. Co, ty grasz, w, co ty grałeś w tym roku na Playaku głównie? Jakie były te gry? Jak mówisz, um, że, mm -hmm. nie, że, że, że jakby nie czujesz tego, że rzadko korzystasz z konsoli. Wiesz, co, masz, no bo, co masz zainstalowane? Co nie grasz? nie to nie czuję, że rzadko korzystam z konsoli, ponieważ mam pc Ja zawsze byłem pc owym graczem i, i, i zawsze tutaj szukam rozrywki, więc nie boli mnie, że na PlayStation nie, wychodzi, nie wychodzą mm -hmm. rzeczy tak często. Oczywiście te rzeczy, które ja ogrywam na pc są międzyplatformowe, więc generalnie gdybym siedział tylko przy PS5, to miałbym w co grać. Więc to, to nie jest tak. Ja po prostu się przesiadam. Natomiast zawsze czekam na te ekskluzywy. I tych ekskluzywów nie ma tak dużo. No oczywiście, że grałem w God of War, ale to jest, to jest zeszły rok już. No, ale to zeszły czas, rok, tak. Tak, tak. no to No to w zasadzie od God of Wara chyba nie używałem za bardzo PlayStation 5. Z, 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 z takim... Czyli chyba w tym że... roku. No Final Fantasy? Nie, 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 nie grałem. No ale grałeś ja. trochę, Mówiłeś, że grałem Tak, ale grywałeś. to było w tym roku, czy to było. Tak, to było w tym roku. Nie, pierwsza część Final Fantasy? Jaka pierwsza? A czekaj, już wiem, Okej, okej. że. Masz, masz rację. Final Fantasy, które bardzo mi się podobało z demie, pod, w demie, potem żeśmy hmm. rozmawiali o tym, ja hmm. trochę ogrywałem, ale zważywszy na to, że jednak ilość klatek nie, nie pasowała mi, to postanowiłem poczekać na wersję PZ-ową. No mam, mam swoje takie chore standardy powiedzmy, że ja muszę mieć okay, te 60 czyli klatek. Czyli realnie od hmm. trochę grałeś w Final Fantasy w tym roku na Playce, hmm. a poprzednia gra to był God of War w zeszłym roku, czyli tak ile, naprawdę... O ile pamiętam. Nie tak. ruszę. No bo ja używam praktycznie codziennie playki. Znaczy, gram przede wszystkim, no bo gram w FIFA. Mm -hmm. W Koda już teraz mniej, czekam mm -hmm. na tego nowego. No ale dla mnie, play jak tam mam takie gry codzienne, czyli mm -hmm. FIFA, Session i tam sobie różne rzeczy. To teraz gram w Dekru Motorfest. No ale. No co dziwne, znaczy, dziwne jest to, że. że, że w ogóle nie uruchamiasz tej plejki praktycznie. No wiesz co, no, i, i jest tak, jak jest. Wszystko to, co mnie interesuje aktualnie, jest na, na PC, albo nie mm -hmm. ma tego na, na PlayStation 5. To nie jest tak, że ja. ja i, żeśmy rozmawiali o tym wiele razy, właśnie zważywszy na to, że mm, na PC cie nie zawsze wszystko chodzi idealnie. To ja bym wolał, zdecydowanie wolałbym grać na, na PS5, no tylko jednak mam takie wymagania, że jednak no, dla mnie musi być minimum, gra musi mieć 60 klatek. Jeżeli tego nie ma, to mi żaden marketing nie, nie, nie przekona mnie do tego, że to jest jednak fajne. To, to, jest, to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja mówię o tym. Ja wiem, że nie każdy ma. Ta, taką mhm. potrzebę. Ja mam taką, taką potrzebę. No i wtedy zawsze zawsze wybiorę PC, bo jednak mam gwarancję, że coś tutaj można, można może to odrobinę lepiej wyglądać z mojej, z mojej osobistej perspektywy. Więc tak ja też nie mam takich gier, w które bym grał, tak jak ty masz tą Fifę. czy masz mhm. to swoje Call of Duty? Ja nie mam jednak takich gier. Zdecydowanie bardziej częściej sięgam po single playery, z, zwłaszcza ostatnio. No więc... i nie ma Wowa, czy tam Eld Elder no, Scrolls. nie, 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 nie ma no, tych no. tych tych gier. Znaczy, no, tako, no, więc... Elder Scrolls jest, no ale to grasz na PC. Rozumiem. Więc, jakby ekskluzywy, Sony są dokładnie tym, czego ja zawsze potrzebuję, zwłaszcza te ich single-playerowe ekskluzywy. Uh -huh. One są fantastyczne, to są fenomenalne gry, właściwie najlepsze gry w swoich kategoriach, bardzo często. Natomiast nie ma ich wystarczająco dużo. No, ale też rozumiem, uh -huh. że czas produkcji tych gier jest, nie, nie jest no to, to, to wymaga czasu. Ale to też nie jest tak, że ja żałuję, że kupiłem sobie PlayStation 5, bo jednak sobie kupiłem. I to, że ja mogę pograć w grę tam raz na pół roku, raz na rok, nie zmienia faktu, że jestem zadowolony z tej konsoli, że ją posiadam, że te ekskluzywy wychodzą. Natomiast tak. Jakby w obliczu, i ty też jesteś takim graczem, którym masz swoje gry, do których wracasz, do, do których wracasz na, na, na PlayStation 5. Więc nie sądzę, żeby w ogóle Sony mogło narzekać na ten wiem, spadek zainteresowania konsolą czy coś. No, są tacy gracze, którzy po prostu sięgają po to urządzenie i cały czas coś tam, coś tam grają. Ja mam trochę inne doświadczenia i trochę inne potrzeby, i trochę inną historię. Więc, więc właściwie to, co ja robię, kompletnie jest nieadekwatne do typowego gracza, który normalnie na co dzień korzysta z konsoli. Więc ja nie jestem tutaj żadnym wzorcem ani ża żadnym wyznacznikiem. I sięgam po to rzadziej, bez wyrzutu sumienia i bez zmartwienia, bez że wydałem kasę niepotrzebnie czy coś. To mam dla ciebie dobrą wiadomość, bo no. gra, która otworzyła ten pokaz, czyli Baby Steps, która wyjdzie latem 2024, będzie również na Steamie. I wydaje mi się, ta gra też czymś takim, co mogło wkorzyć graczy na starcie. Znaczy, nie wiem mm. dlaczego mm. ktoś, kto ogarnie o ten pokaz, Puścił jako pierwszą grę, która no, wygląda totalny indyk to jest y, gra od twórcy takiej gry Getting Over It, i, która była taki typ w, w garnku i poruszałeś się młotem. Okej. Okay. Wiem, <laughs> i, wiem i, co to No to by, jest tak. taki typ gier, gdzie. Um, Utrudnione jest sterowanie, ale nauka i walka z tym trudnym sterowaniem, i to jest wszystko oparte oczywiście na fizyce, jest zabawą samą w sobie. No, ja hmm. może nie jestem wielkim fanem takich gier, ale rozumiem, że jest. Ale ta gra po prostu no, wygląda bardzo kiepsko. I, i jeżeli sony odpalasz, czekasz na, czekasz na state of play i mówisz tak, nie, no mówią tak, ale przecież. Muszą coś pokazać jeszcze nie. No dawno nie było tych gier. To, to mhm. jakby jesteśmy świadomi. Nie? Sony ostatnio mało gier wypuszcza, mimo że ma dużo studiów, studiów I dostajesz coś takiego na starcie, to krew człowieka zalewa. Znaczy ja też ja, ja patrzę na to i mówię co? Kto to no, wymyślił? Sp sp spróbuję się do tego odnieść, bo to jest w ogóle słuszna uwaga. Ja mi się strasznie spodobał ten gameplay i ta gra, bo, bo to na pewno się... będzie fajna gra. No, wyda, wydała mi się zabawna. To na pewno będzie ciekawy w ogóle materiał do streamów, bo to jest śmieszne. Ta, ta postać, która idzie w taki dziwny sposób, jest, no jest zabawna. Ma swoje mm -hmm. rzeczy do powiedzenia i te nogi się poruszają, tak. Wydaje mi się, że to jest taki, to, jest taki, to byłby dobry żart. Aha. Tyle tylko, że nie do końca komik odczytał pokój, znaczy nie, nie, nie do końca rozumie swoich, swoich odbiorców. To jest, to jest bardzo fajny żart, to jest fajny wstęp do, do, do transmisji tego typu. Tylko, że oczekiwania ludzi są inne tak, i tak. ludzie z PlayStation nie wyczuli, nie rozumieją tych oczekiwań. To jest, to jest, to jest też takie, jest, taki, jest taka konwencja tego typu pokazów, że zaczynamy od rzeczy, które nie są przesadnie nośne, a kończymy jakimś takim wielkim, wielkim poważnym uderzeniem to nie zawsze się sprawdza ja zdecydowanie bardziej wolę te konwencje, którą Microsoft zdaje się preferować, że zaczynają dosyć mocno, w środku dają takie rzeczy, które są odrobinę bardziej wyważone, a na mm -hmm. końcu też przy, 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 przywalą z, z grubej rury. Ktoś uznał, ktoś zobaczył ten gameplay i pomyślał hej, to jest śmieszne, rozbawmy ludzi na dzień dobry, to może potem będą pozytywnie nastawieni. Tymczasem okazało się, że nie, że to jest taki rodzaj publiczności akurat dzisiaj, teraz, w tym momencie, że oni mówią nie, nie, nie. To wcale nie jest zabawne, my nie przeszliśmy Tutaj po to, żeby się pośmiać, a jeżeli mamy się pośmiać, to nie z tego. Więc rozumiem, że to mogło spowodować dopiero teraz, jak Ty o tym opowiadasz, to dochodzi do mnie, że to faktycznie mogło zostać odebrane jako taki. Co Wy sobie, jaja robicie? To nie jest, tak, miejsce, to, jest żeby, tak. to, to jest dziwne, a były co najmniej dwie gry, które mhm. mogliby otworzyć, i myślę, że mogłoby to nie, nie dużo, ale minimalnie ten, ten niesmak zetrzeć czyli awatar, który będzie miał premierę 7 mhm. grudnia. O, i stranę, który będzie miał premierę 26 października, bo te gry na tych zwiastunach bardzo dobrze wyglądały. W Awatarze, wydaje mi się, że tam też jest taki problem, że jakość grafiki jest bardzo dobra, bo jak sobie popatrzysz mm -hmm. na ten zwiastun, tam wszystko jest ostre, wysokiej rozdzielczości są te tekstury, wszystko dobrze wygląda, ale art jest jakiś taki przesadzony trochę, zbyt kolorowy i to. Ja musiałbym w tą grę zagrać, żeby ją mm -hmm. jakoś sensownie ocenić, bo ja nie wiem, czy ona będzie dobrze wyglądać, czy źle. No Taki far Cry na sterydach mocnych. No i te, bo też mam też dżungla w grach. No. Nie wiem, co mam tak powiedzieć. No, żeby wszystko było jasne, ja, jako konserwatywny obywatel w tej, w tej grupie obywateli, dwóch, to chciałbym powiedzieć: Znaczy, może przesadzam, może ja nie jestem konserwatywny. Chciałem powiedzieć, że znowu się gra kobitą i to jest okej. Okay. <laughs> <laughs> ale ja, ja tak za każdym razem, kiedy na to patrzę, to myślę sobie, boże, jeżeli faktycznie dziewczyny, które lubią grać w gry, miały takie wrażenia, że za każdym razem dostają męskiego bohatera i to nie pasuje do, do tego, kim chciały być, to myślę sobie, teraz wreszcie to rozumiem. Za każdym razem, jak dostaję grę od Ubisoftu, to dostaję takiego bohatera, którego jestem w stanie zaakceptować, ale chciałbym odrobinę innego. Więc tak być może, być może nam się teraz tak trochę dostaje. Za każdym razem, jak gra Ubisoftu wychodzi, to jest, to jest tam kobita do sterowania. Ale na znaczy, tak, tak, tak masz wybór? Mnie nie? to boli trochę, ja bym chciał jednak. Już, no ale to żeśmy... ciekawe, że, że, że jakby yy, taka refleksja, że wiem, co czują baby, które chcą grać. No, no że właśnie, zawsze więc... tym godoworem, tam kratosem muszą śmigać. A... No, no, więc, jest, więc tak, ciekawe. wiem, już zostałem pokarany, już mam tą świadomość, mam tą refleksję, dajcie mi teraz wybór. Ubisoft, to co robi, to jest, to jest overkompensacji, a nie wiem, jak to po polsku przetłumaczyć, że narobili tyle szkód w kwestii <noise> jakby traktowania <noise> damskiego personelu, <noise> że teraz do końca wiesz, przez całą wieczność będą wypuszczali gry, gdzie kobiety są głównymi bohaterami, żeby nie, wszyscy no, zapomnieli. Już, już wcześniej chyba był wybór płci, nie? Więc Avatar 7, mam bardzo dużo wątpliwości, co do tej gry Um, I dużo obaw, muszę przyznać. Mm, Chociaż, mm. jak tak popatrzę na sucho, ja, jakość grafiki jest y, no naprawdę niezła. No mówimy o grze na PlayStation 5 cały czas. Ja chciałbym powiedzieć a propos awatara. To jest, to jest jakby problem otwartych światów, o których, którego często poruszamy i porównujemy z, z tymi takimi światami półotwartymi. To jest kwestia wypełnienia kontentem tego, tego otwartego świata. Bo zakładam, że będziemy mieli jakąś główną linię fabularną, która będzie lepsza, gorsza, tam będzie opowiadała historię w bardziej albo mniej zajmujący sposób. I to będzie na pewno do przejścia i to, to będzie zjadliwe. Jakby w ramach tego, czym awatar jest. Natomiast mnie dużo bardziej interesuje, w jaki sposób Ubisoft wypełni ten świat aktywnościami. I nie jestem do końca pewny, czy im się uda i czy im się w ogóle chce robić tak. Aktywności tak, żeby one były ciekawe, interesujące i wciągające. Bo awatar jest taką, taką opowieścią, i on jest w Kinie też taką opowieścią, że być może poznajemy ten świat, ale tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, co się dzieje w tym świecie poza naszą główną fabułą, mm -hmm. poza naszymi bohaterami. Ten świat jakby, on trochę, trochę mi umyka. I też nie wiem za bardzo, mm -hmm. co deweloperzy z Ubisoftu mogą dać za zajęcia dodatkowe, które by pozwoliły nam poznać ten świat i byłyby jakby wiarygodne w tym świecie. No bo co łowienie, robią ci. Łowienie ryb, modne w grach teraz. No, Latanie sobie możliwe. na ptaszkach, zbieranie jedzenia, jakieś polowanie. Nie, no to samo co w Far kraju, No co. No bo to, jest, to jest wiesz, no, co robią ci mieszkańcy tego, tego świata poza walką z ludźmi? Jeżeli nie ma ludzi, to w ogóle co? Tylko chodzą, mówią no, ryby tam. No walczysz o przeżycie, no to tak. No, ale z kim walczysz o przeżycie? Tam jest taka, tam jest taka równowaga jedzenie. w przyrodzie i taka równowaga, że oni mają wiesz, że oni, jakby przyroda służy z nim, im, współpracuje z nimi, więc, więc tam musi być bardzo nudno. Gdyby tam ludzie nie przyjechali, to oni by z nudów umarli w tym świecie. Ale tak czy siak, to co mnie bardzo nurtuje, to jak ten otwarty świat zostanie urządzony i czy on będzie ciekawy. Jeżeli będzie ciekawy, to być może będzie można się w to pobawić, niezależnie od tego. Tego, że się gra dziewczyną, i że wszyscy są niebiescy i szczęśliwi. Może hmm. będzie też tak, że same wizualia sprawią, że fajnie będzie tam przebywać. No w no, wizualia i gameplay, powiedzmy. Yy, wątpię. No gameplay, to ja tam nie, nie martwię się akurat w kwestii, jeżeli chodzi o Ubisoft. Ghost Runner Mm -hmm. Czy ty grałeś demo? Bo jest demo dostępne. To mi się, ja, proszę ja. Państwa, podoba, że jest gra pokazywana 26 października premiera, a już można demo sobie ograć. Polska gra. No, bo bardzo, bardzo dobrze wygląda i tak. świetnie się zapowiada. Poprzednia część gry była ogromnym sukcesem. Tak. totalnie jakby, ja w ogóle się boję chwycić za tą grę, bo mam takie wrażenie być może błędne, że sobie kompletnie nie poradzę, tam trzeba szybko reagować. Ludzie, którzy mi opowiadali o tej grze, mówili, że to na pierwszy rzut oka jest skomplikowane, ale można się wszystkiego nauczyć, ale mam takie poczucie, nie, że stary jestem już na takie. Tak, ale takie... to jakby, to trzeba też umieć grać w gry, ja to jest za, to trochę za trudne dla mnie. No na, na późniejszych S levelach. <laughs> no więc <laughs> dla nas to jest, to, jest, to jest trochę za trudne, ale ja wróżę sukces, tak jak poprzednia część gry y -hmm. Sprawdziła się bardzo dobrze. Zakładam, że ta jest jeszcze lepsza, jeszcze większą dynamikę, pozwala na większą dynamikę, więc, więc, więc fajnie. Bardzo się cieszę, że to się tak przyjęło ciepło i zakładam, że ta, ta druga część też będzie, będzie, będzie bardzo okej. Okay. Spróbuję po to sięgnąć, tak, ale kurde, boję się i trochę, trochę odkładam to. No jest to demo, jest to demo do ogrania na pewno. Czy, ty, czy czy jakieś tam gry jeszcze w ogóle były takie, które zwróciły Twoją uwagę? Nie wiem, Final Fantasy Remake, ta druga część remakeu, mm -hmm, bo, mm -hmm. bo pierwsza była w 2020 wydana, czekasz, ogrywasz, jest to dla ciebie ważna gra? No niespecjalnie, mimo że, że to Final Fantasy ogrywałem w tej wersji oryginalnej, ale też wtedy miałem mniejszy wybór gier. Może trudno mi powiedzieć, ta, ta japońszczyzna ta, to, to jest coś, co, co nie, zawsze, nie zawsze jest dla mnie łatwe do. Przełknięcia i to Final Fantasy rozpędza się w taką stronę, która mi nie do końca podchodzi. Ja rozumiem, rozumiem. Ty czytasz dużo książek o Japonii i tam czujesz to dużo lepiej. Nie ten... no, dwie przeczytałem dopiero. Jak no, 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 to, jest, to jest dużo więcej niż ja. I dużo więcej niż eksperci z czata, którzy się znają na Japonii. Chciałem powiedzieć, że, że no to jest taki trochę nie do końca świadomny dla mnie. On jest bardzo teatralny i trochę, trochę niewiarygodny. Te męskie postacie, które są tak bardzo kobiece. Zama gdzieś tam. Czyli są po prostu... Jezu, naprawdę, to jest trzeba to powiedzieć. Remigiusz, Maciaszek. Męskie mhm. postacie są za mało męskie dla mnie. <gry> tak, to prawda. Ja mówię, to ja jestem po tej, po tej prawej stronie osi, jestem konserwatystą. Facet musi wyglądać jak facet. Musi być trochę brzydki. Trochę... Nie miło. Ja bym tak uznał, że. Niech ludzie sobie wyglądają, jak chcą. Na początku mogą być piękni. Okej, okay, ja, ja wiesz, no to nie jest takie, że ja mówię innym, jak mają wyglądać. No ale to trochę tak zabrzmiało. Facet no. ma wyglądać jak facet. To, to nie brzmi no tak, jak wiesz. Musi co? być trochę jak dwójkolorowy. <laughs> Okej, okay, no nie, to nie jest tak, że jak krzywo patrzę, na, no, ale to są postacie w grach, nie? więc jakby postacie w grach mogą być takie, mogą być owakie. Mogę mieć chyba jakieś życzenia odnośnie postaci w grach, albo pewne postrzegać jako wiarygodne, inne mniej. Oczywiście, że brzydki facet z brodą i stoporem też jest równie wiarygodny jak ten Cloud, który wygląda jak dziewczę, ale no, wiesz, no, w różnych fantazjach żyjemy i różne fantazje postrzegamy jako coś, co jest dla nas przyjemne. Ta fantazja finalna może jest dla mnie taka <laughs> to jest specjalna. No ja muszę przyznać, że bardzo dobrze ta gra wygląda. <laughs> mm, no ale to też jest bardzo daleko poza moimi e, zainteresowaniami. No i chyba tyle. No, nie, muszę przyznać, że nie, nie, nie znalazłem tam za wiele dla siebie. Go no, Stranera. Chwi, dosłownie chwilę ogrywałem, więc pewnie jeszcze dzisiaj na streamie będę go sprawdzał. Więc no, no dziwaczna, dziwaczna w takiej sytuacji, kiedy. Okej, okay, rozumiem, że jesteśmy przed premierą um, Spider-Mana 2. Mhm. No i nie ma sensu teraz ogłaszać kolejnej dużej gry od Sony. Zastanawiam się, kiedy dostaniemy takie ogłoszenia, bo ja już, ja już tak czuję, że już ludzie będą tworzyć takie teorie, że tam Shadow Drop na pewno będzie w grudniu jakiejś dużej gry od Sony. Zobaczycie tam. No ale nie Trzymałoby wiem, w tym, czy, czy uważasz, uważa, że możliwe jest, że w tym roku mhm. jeszcze dostaniemy dużą grę od Sony. Trudno mi powiedzieć, nie, nie sądzę. W sensie zapowiedź dużej gry od Sony. Trudno mi to wierzyć. Albo ja... zapowiedź, albo. Shadow dropa, nie? Zastanawiam się co tam, co tam, robią ci ludzie od Destiny. Zapomniałem, jak oni się nazywają. Bo tam no jak jak? Bandzi. Bandzi, no pewnie że Bandzi. Co oni tam kombinują i co robią? No nie zapowiedzieli tego maraton? Mm -hmm. No tak, to po, po Ale to, jest, to, to jeszcze bardzo daleka droga. No, ja, ja mam. Rozmawialiśmy o tym tutaj w trakcie, i ja cały czas mam taką. Że, że o ile, mimo że wskazałeś jasno, że tych ekskluzywów od Sony nie ma na tyle dużo, żebym ja co chwilę włączał konsolę, to mam takie poczucie, że teraz to nie było tak źle, natomiast to, co się zapowiada po premierze spider Mana 2, jest pewną taką czarną dziurą, jeżeli chodzi o premiery od PlayStation. Mam mhm. nadzieję, że ta czarna dziura jest tylko pozorna i że PlayStation jakoś tam u, u, uzupełni to i że dostaniemy lada moment jakieś super informacje. Może właśnie dlatego ich nie dostajemy, bo. bo nie chcą trochę tego tej fali zainteresowania Spider-Manem 2 żeby to zbaczało na jakieś inne tory może chcą skupić uwagę na tym na tym Spidermanie no zobaczymy, zobaczymy, no, faktycznie nie szykują się jakieś duże, duże premiery ale może coś, coś nam umyka cholera wie no, no więc tam zawsze jest dużo, zawsze ta niekończąca się plotka Bloodborne 2, czy tam Bloodborne na PC. Ostatnio była plotka, że Forbidden West ma być na, na PC. No i hmm. trochę zdziwiłem się, że nie ogłosili tego, bo nie sądzę, żeby to była jakaś konkurencja jakkolwiek do Spider-Mana, przynajmniej coś by było, nie? Ale no, no, dziwne, dla mnie to jest zaskakujące. Znaczy, to na pewno mówi o czymś najprawdopodobniej o tym, że no nic nie mają na najbliższą przyszłość, mhm. ale też może mówi o jakichś szachach 5D w marketingu i nagle się okaże, że coś, coś będziemy mieli. No, fajnie by było, gdyby w pierwszym kwartale przyszłego roku wyszła jakaś gra od Sony duża, no to no bo tak no. to zostajemy z jedną grą od Sony rocznie i z drugą kupioną na, na wyłączność. To, to prawda. Ja i przy, przyjrzałem się jeszcze tej konferencji przez 1 ma vr -u. Ja ciągle, ciągle tego vr nie mam, ciągle sobie, nie, ani tej dwójki nie, nie, nie kupiłem, ciągle tak zastanawiam się nad okolusem, wiem, że to odkładam. Yy, I tak liczę na to też, że ten VR też gdzieś tam kiedyś, ale to nie teraz, z, zamiesza. Yy, liczę na to, że w Cyberbanka kiedyś zagram na vr ale to pewnie minie parę lat. Zanim będzie odpowiedzi sprzęt. Nie no wiem, chyba ja... nie tego. No nie, nie, nie. Chociaż nie, no. myślę, że mod jakiś do PC. Myślę, że coś już jest, że są ludzie, którzy, którzy, którzy zaczęli się, ale jest? ja mówię o pełną jakby wersję, no bo po tej, po tym widmie wolności, w zasadzie cyberpunk staje się zamkniętą produkcją. Pewnie będą po, po, poprawiali rzeczy, bo tam usprawniali i ewentualnie, no, no coś tam, coś tam się Nie, będzie no zmieniało jest, już, to, jest już normalnie. No, Można ale, grać. Jakby liczę na kolejne, kolejne edycje cyberpunka gdzieś tam po latach, tak jak Skyrim był wielokrotnie wydawany. Dla mnie cyberpunk jest czymś super ważnym i to dużo bym mógł o tym opowiadać. Liczę na to, że za ileś tam lat cyberpunk się przytrafi na VR-ze. No bo to jest tak, to jest gra, która jest fantastycznie zrobiona pod, pod, pod VR. Nie? No cała ta pierwsza, pierwsza osobowa kampania. No, i, i no, wiesz, no chodzenie to jest, to jest, w VR-ze to jest dalej problematyczne. A, Jeżdżenie pojazdami nie, to tak. już to już lepiej nie, to myślę, że to jednak, żeby robić grę, żeby to było... Um przyjemne doświadczenie na VR-ze, to trzeba ją od początku projektować pod VR Myślę, i no tego i, się nie ominie, no. A, no to, to nie jest dobra informacja. W sensie nie liczę na to dzisiaj, teraz, za rok, za dwa lata, liczę na to za 5-7 lat. No chyba, że korzystasz z takich urządzeń, że możesz sobie niby chodzić tam. Nie, nie, chodzenie nie wchodzi w put. rachubę. Ja w ogóle też, ja nie lubię też, było ta parę takich gier, w których musiałem stać i to, to się jednak trochę gubi. Ale to chodził Nie i od nie, razu to, to... chodzisz i grasz i masz masz kroki zrobione i... No, byłoby grajce. fajne, ale to, to nie, nie, nie wchodzi w rachubę. To nie ma takich urządzeń. No nie, to które... mówimy o... Y, trochę się rozwodniliśmy. O... Więc, no, tak, tak. No, tak. no ale w związku że z tym, że pokazywali kawałek wiara 2 na, 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 na tym State of Play, no to się odniosłem powiedzmy do, do tego. No ale tak naprawdę się odniosłem do cyberpunka po raz kolejny, bo <laughs> tak, się powstrzymać nie mogę. Więc chyba pora kończyć tę naszą opowieść. Tak, myślę, że, że, że pora kończyć. Proszę Państwa, przypominamy, że mamy urodzinowe koszulki. Można je kupić na stronie rckbrs.pl. No i dajcie znać, jak Wam się podało, podobało Night City Wire i czy znaleźliście coś w, w, przy tych grach pokazywanych na State of Play, coś dla siebie? Jak najbardziej. Jak najbardziej. I pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. i Dziękujemy i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.